tu mamy dużą niestabilność. Niestabilność? Niestabilność, czyli musisz albo naderwać, albo naciągnąć, albo zerwać więzadło. Jeżeli wzmocnisz tą głowę, to rzepka powinna się lekko zacząć przesuwać w stronę przyśrodkową. Będziemy robić to podczas przysiadów, jakieś tam na jednej nodze. Pewnego dnia poszliśmy wybudować skocznię, no, taką trasą dla biegaczy. Skocznia bardzo fajna, strome lądowanie, długie. Zaczęło nam zachodzić słońce za górę, więc chcieliśmy mieć ładne zdjęcie przy zachodzie słońca. No to poleciałem z underflipem. Zdjęcie wyszło super, ja wylądowałem czysto. Natomiast zjeżdżając po lądowaniu traciłem równowagę, podbiło mnie z jednej dziury i na takiej pełnej prędkości wpadłem w tą dużą terenową dziurę i tam się zatrzymałem. Od razu w tym samym momencie wiedziałem, że coś jest nie tak z moją nogą i że mam problem. No halo. Cześć. Spoko, jadę teraz na rehabilitację. Chodziłem dwa razy dziennie, tak od 2 do 3 godzin. Miałem różne zabiegi przyspieszające gojenie na kolano. Do tego bardzo dużo ćwiczeń stabilizujących i wzmacniających nogę, żeby to się wszystko trzymało w jednej kupie. Dwa tygodnie po nieszczęśliwym wypadku i ciężkiej rehabilitacji wróciłem na deskę, zabiłem ją ponownie. W dniu zawodów wybraliśmy się wraz z Wojtkiem Pająkiem, Markiem Dońcem i Piotrkiem Janoszem do snowparku na Julki, gdzie trochę jak gdyby rozruszaliśmy się przed zawodami, a moim głównym celem było sprawdzenie, czy ja jestem w stanie w ogóle startować w tych zawodach. Czułem się całkiem pewnie z moim kolanem i ono fajnie działało, nawet jak gdzieś tam dalej poleciałem na tej hopie i już jakieś większe przeciążenia musiałem przyjąć na nogę i sobie z tym spokojnie radziłem, więc jak gdyby taki największy stres związany z zawodami ze mnie zszedł. Skocznia była przyjemna, nie sprawiała mi żadnych problemów, fajnie się leciało. Był taki lekki hang time, zawieszenie w powietrzu, że nic nie czujesz, nic się nie dzieje, tylko jesteś jak gdyby zawieszony trochę w stanie nieważkości. To wszystko mi pozytywnie nakręcało. Dużo lepsze warunki, hopa jest ubita, jest lepsza prędkość. Będzie show! Ty to jesteś medialny!
Poziom zawodów był bardzo wysoki. Pierwsza trójka, Janusz, super triki, Wolak też niesamowicie wysoko i daleko latał. Kuba Dytkowski na swoją nogę, potem na drugą. Czwarte miejsce zdobyłem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się skoczyć tam oczko albo kilka wyżej. Nie mogę tego tak odpuścić.